Cześć, witam Was serdecznie w odcinku specjalnym poświęconym poezji. Ma to związek z akcją, która trwa od połowy kwietnia i potrwa jeszcze do połowy maja, zatytułowaną Wiersze w mieście. Przyjęłam to wyzwanie i traktuję je, nie ukrywam, jako dosyć trudne dla mnie, no ale skoro przyjęłam, no to postaram się temu sprostać. A trudne dlatego, że uważam, że poezja jest najtrudniejszym rodzajem literackim, a na pewno najtrudniej się o niej mówi. Krótko mówiąc, jest rodzajem twórczości literackiej najbardziej niszowym i też wydaje mi się, że stąd jej nieobecność albo też bardzo znikoma obecność także na BookTubie, na kanałach książkowych. I dlatego wydaje mi się, że ta akcja może być bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby tą poezję trochę z tej niszy wyciągnąć w tej przestrzeni booktube'owej. Kilka słów na temat samej akcji. To jest akcja zorganizowana przez Europejskie Instytuty Kultury i działy kulturalne przy ambasadach, które zrzeszają się w takiej sieci instytucji kulturalnych w całej Europie i promują twórczość młodych poetek i poetów z krajów europejskich. Więcej na temat tej akcji możecie oczywiście znaleźć w opisie mojego filmu. Wrzucę Wam tam link, jak również wszystkie nazwiska tych twórczyń, twórców oraz tłumaczy, którzy w tym roku biorą w tej akcji udział. I w ramach tej akcji z myślą o społeczności książkowej na BookTubie został przygotowany specjalny tag tematyczny. Tag ten zawiera 10 pytań i umożliwia nie tylko wskazanie ulubionego twórcy i wiersza spośród tej 20, które biorą udział w tegorocznej edycji, ale również umożliwia zaprezentowanie swoich ulubionych poetek czy poetów. Dlatego też ten odcinek, mój dzisiejszy, będzie miał właśnie formę takiego booktagu. Serdecznie zapraszam. Przy realizacji tego tagu no, będę posługiwała się ściągawką z kartki, która zawiera wszystkie 10 pytań. Zacznijmy od pierwszego. Jaki wiersz najbardziej kojarzy Ci się z walką o prawa? I muszę przyznać, że tutaj nie miałam większego dylematu, bo od razu przyszły mi na myśl dwa wiersze nieżyjącej już poetki, którą bardzo cenię, Julii Hartwig. Jest to oda feministyczna oraz rady dla tej, którą nazwano kobietą. Zacytuję na początek krótki fragment ody feministycznej. Myślę o kobietach kopiących kartofle na polach, brnących w błocie i gnoju, karmiących bydło, dźwigających wodę w wiadrach i zbierających bawełnę obolałymi dłońmi, bo to wszystko trwa nadal, jak przed setkami lat, i o tych młodych, hardych i energicznych, które piszą wzorowe rozprawy, budząc podziw swoich kochanków i czytelników, ale nawet osiągnąwszy pewne honory, zdobywają tylko tyle, ile należy się ich płci. Ten wiersz jest rodzajem pewnego manifestu, jest oczywiście dosyć długi, wybrałam naprawdę bardzo krótki, ale znamienny jego fragment. Nie jest to w ogóle poezja, która jest charakterystyczna dla twórczości Julii Hartwig. Ona odę feministyczną napisała na początku lat 90., ale tak naprawdę zostały one wydane dopiero w drugiej dekadzie lat 2000., dlatego że ona twierdziła, że te wiersze za bardzo nie pasowały jej do całości poprzednich cyklów, które wydawała w kolejnych tomach poetyckich. Ten wiersz nie jest jakiś szczególny, jeśli chodzi o poziom artystyczny, natomiast jest rzeczywiście bardzo ważnym wierszem, jeśli chodzi o treść. Sama Julia Hartwig mówiła, że jest to wiersz dla niej bardzo ważny, jest to wiersz, krótko mówiąc, o bólu bycia kobietą. Ja polecam Wam odę feministyczną, jak również drugi wiersz, rady dla tej, którą nazwano kobietą, bo ten drugi wiersz nie ma już charakteru manifestu, ale jest taki bardziej prześmiewczy i bardziej ironiczny, ale też traktuje oczywiście o kobietach. Polecam Wam te wiersze w zbiorze Inna Wyspa. To jest zbiór, taki wybór wierszy z całej twórczości Julii Hartwig, wydany już po jej śmierci pod znakomitą redakcją Anny Nasiłowskiej. Polecam Wam bardzo serdecznie Julia Hartwig. Kolejny punkt to wiersz, który wyraża poczucie izolacji i poczucie braku akceptacji. To hasło można interpretować w zasadzie dwojako, bo można mówić o takim poczuciu wyobcowania, niedopasowania do tłumu, do grupy, ale można też mówić oczywiście o odrzuceniu, o tym braku akceptacji. I ja skłaniam się ku tej drugiej interpretacji i zawsze jak myślę o takiej samotności jednostki, o takim właśnie poczuciu braku akceptacji przypominają mi się wiersze Tadeusza Różewicza. I chciałabym Wam tutaj zacytować jeden z wierszy pod tytułem List do ludożerców. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę, nie depczcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Bardzo lubię Tadeusza Różewicza, jego poezję za to, że to jest taki dosyć czytelny przekaz. Myślę, że pozwala się dosyć dobrze jakby zapoznawać z tą twórczością osobom, które może nie przepadają za poezją, bo ta poezja jest rzeczywiście wolna od tych wszystkich reguł, wersów, sylab i tak dalej. Polecam zawsze gorąco jego twórczość. Ja mam tutaj ze sobą wybór wierszy tych wczesnych pod tytułem Niepokój, czyli to są lata 50., 60., ale ogólnie zawsze zachęcam do sięgnięcia po twórczość Tadeusza Różewicza, który był nie tylko poetą, ale też człowiekiem teatru, znakomitym dramaturgiem. Tadeusz Różewicz. Numer 3. Wybierz wiersz, który łączy. I tutaj muszę przyznać, że jednak miałam pewien problem, żeby wybrać wiersz, który najbardziej będzie oddawał taką ideę wspólnoty. Bardzo chciałam wybrać któregoś z poetów angielskich, bo bardzo cenię poezję angielską. Sięgnęłam do antologii liryki angielskiej i po dłuższym zapoznaniu się z przypomnieniu sobie różnych wierszy wybrałam wiersz Thomasa Hardiego pod tytułem Dziedziczność. To nazwisko może być trochę zaskakujące dla Was, bo on był też oczywiście pisarzem i uprawiał prozę. Znany jest ze swojego najbardziej epokowego dzieła z końca XIX wieku, czyli Tessa d'Aberville, no ale tworzył też poezję. Wiersz pod tytułem Dziedziczność. Iżem pradziadów jest obliczem, żyć będę, chociaż ciało zginie, a rysy me znamion dziedzice czas przejmie i odda, nim minie. Czasowi zmiennych fal nie zliczę, lecz pamięć złowi je w głębinie. Jeśli mówimy o tym, co może łączyć ludzi jako gatunek, to wydaje mi się, że tu jest przekaz taki bardzo uniwersalny, że zawsze będzie to pamięć, że tak jak geny naszych przodków żyją w nas, tak też i my będziemy zawsze żywi w naszych potomkach. Thomas Hardy, wiersz Dziedziczność. Punkt 4. Wybierz wiersz, który najpiękniej wyraża potrzebę bliskości z drugim człowiekiem. No tutaj mamy już oczywiście bardzo szerokie spektrum możliwości w poezji, dlatego że akurat w tym rodzaju literackim najwięcej utworów chyba mówi o takiej potrzebie. Ja wybrałam znaną poetkę Annę Achmatową i jej wiersz Ty mego listu śpiesznie w kąt nie ciskaj. Do końca, miły mój, przeczytaj go. Dość już obcości. Chcę wreszcie bliska być Twoim sprawom, myślom, snom. Króciutki fragment tej poetki. Poetka chyba najbardziej znana rosyjska, poetka Wszechrosji, tak się o niej mówi. Miała swój taki własny styl, trudno ją przyporządkować do jakiegokolwiek nurtu. Ona pisała zresztą wiersze takie dosyć proste, jeśli chodzi o formę, ale z takim bardzo głębokim przesłaniem w treści, a w zasadzie charakteryzowała ją w mojej ocenie taka bardzo wyjątkowa wrażliwość. Ja bardzo akurat do jej wierszy lubię wracać. Bardzo polecam Wam wiersze Anny Achmatowej w tłumaczeniu Adama Pomorskiego. Uważam, że jest to jeden z lepszych tłumaczy tej poezji. Numer 5. Jesteśmy w połówce naszego tagu. Wiersz o silnych uczuciach i emocjach, które trudno wypowiedzieć, lub o intymności pomiędzy bliskimi osobami. I kiedy myślę o poezji, która wyraża takie skrajne, bardzo silne uczucia, to myślę o poezji Rafała Wojaczka i wybrałam tutaj jego wiersz Ballada o lęku. Rafał Wojaczek był poetą, którym ja się bardzo fascynowałam w okresie liceum. Właściwie obok Edwarda Stachury był moim ulubionym poetą polskim. I on opisywał w taki bardzo wyrazisty sposób właśnie takie bardzo silne emocje. Lęk jest taką emocją. Zbliża się do nas. Lęk. Ma twarz ze śniegu zielonego jak fosfor lub kość spróchniałego drzewa. Wkłada nam do ust dłoń i już jemy ją, wysysając jakby z sopla sok, idący do serca. Jest to poezja no, stylistycznie na bardzo wysokim poziomie, ale też poezję Rafała Wojaczka charakteryzuje taki bardzo naturalistyczny styl. Jego wiersze też pełne są wulgaryzmów, takiej brutalności. Stało się to taką jego wizytówką. Bardzo polecam też Wam film, który przybliża sylwetkę tego poety. Jest to film z 1999 roku w reżyserii Lecha Majewskiego, zatytułowany po prostu Wojaczek. Rafał Wojaczek i ballada o lęku. Idziemy dalej. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego koniec końców umieramy. Wiersz o godzeniu się ze stratą bliskiej osoby. Tutaj wybrałam jedną z najbardziej znanych poetek amerykańskich i tu mogę świadomie, szczerze powiedzieć, że to jest też moja ulubiona poetka, Emily Dickinson. Emily Dickinson tworzyła w XIX wieku i początkowo no, wydawcy nie chcieli wydawać jej dzieł. To jest poetka, która została uznana dopiero w pierwszej połowie XX wieku, już po śmierci, a uważana jest za jedną z najwybitniejszych poetek amerykańskich, obok Walta Whitmana tamtego czasu. Ja wybrałam wiersz Wielki ból zastępuje rutyna cierpienia. Wielki ból zastępuje rutyna cierpienia. Jak trawa grób, tak nerwy porasta konwenans. Zdrętwiałe serce nie wie, czy to w nim te ćwieki naprawdę tkwiły? Kiedy? Wczoraj? Czy przed wiekiem? Ktoś, kto zamarzł, wspomina biel śnieżną, ziąb, potem odrętwienie, potem wszystko jedno. Emily Dickinson uważam, że jest rzeczywiście pod kątem formy poetką genialną. Była bardzo nowatorska w tamtych czasach i w tym wierszu rzeczywiście mówi w taki sposób o tym cierpieniu, jak ono z czasem powszednieje, jak staje się rutyną, ale czyni to w sposób wyjątkowy. Jej wiersze zresztą charakteryzują się też taką specyficzną interpunkcją. Ona wprowadziła myślniki pomiędzy wersami, jak również wielkie litery. Jak tylko mam okazję, to zawsze polecam poezję Emily Dickinson, najczęściej w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, a najbardziej znanym tomem jest 1774. To jest taki kanon, jeśli chodzi o wiersze tej poetki. Gorąco polecam. Punkt 7 jest chyba moim ulubionym punktem w tym booktagu. Stłoczonemu wśród innych stłoczonych, czyli wiersz, który kochasz najbardziej. Wybrałam tutaj swojego ukochanego poetę. Poprzednio mówiłam o ukochanej poetce, jaką była Emily Dickinson. Tak, poetą jest również twórca z XIX wieku, ale przedstawiciel poezji francuskiej, Arthur Rimbaud. Uwielbiałam i fascynowałam się tą postacią. Jest to twórca wyjątkowy, dekadent, geniusz poezji francuskiej. Jego życie zresztą urosło do miana legendy. Taki obrazoburca obyczajowy. No i mówi się o nim, że rzeczywiście te najważniejsze dzieła swojego życia stworzył w bardzo wczesnej młodości. Miał 15-16 lat, a pisać przestał w zasadzie w wieku lat 19. Wyjechał do Afryki i przestał w ogóle zajmować się twórczością artystyczną, a pozostawił po sobie rzeczywiście dzieła niezwykłe. Ja mam tutaj przed sobą taki zbiór jego poezji. Wydaje mi się, że to jest takie wydanie, które jest trochę takim białym krukiem. Wydało to w latach 90. wydawnictwo literackie w bardzo takiej fajnej oprawie, ale też prezentuje tutaj jego wiersze, ale też iluminację i tą prozę poetycką, z której on słynął, i zostało to wydane w taki bardzo ładny sposób. Po lewej stronie mamy właśnie wersję francuską, takim różowym kolorem, a po prawej wersję polską. Rimbauda tłumaczyło wielu poetów, zresztą nawet w szkole przerabiany jest jego wiersz Statek pijany, ale ja wybrałam taki wiersz, który nie jest bardzo charakterystyczny, bo nie ma w sobie takiego ciężaru gatunkowego i nie mówi o jakichś takich kwestiach bardzo istotnych czy o jakichś ideach. Wiersz pod tytułem Samogłoski. A czerń, e biel i czerwień, u zieleń, o błękity. Tajony wasz rodowód któregoś dnia ustalę. a czarny i włochaty, gorset lśniących wspaniale much, co brzęczą w odorze, cień w zatokę zaszyty. Polecam każdemu, kto nie zna twórczości Rimbauda, tę twórczość, a żeby przybliżyć sobie też jego sylwetkę, to również polecam film, który nakręciła w połowie lat 90. Agnieszka Holland pod tytułem Całkowite zaćmienie. Arthur Rimbaud. Punkt 8. Wtedy tylko pieśń wybrzmi swoim pięknem, gdy śpiewana razem, czyli najpiękniejszy wiersz ukryty w znanej piosence. No ja nie jestem jakąś wielką fanką poezji śpiewanej, tak ogólnie, ale może właśnie dzięki temu nie miałam tutaj też żadnego dylematu, bo jest jedna piosenka, która mi się szalenie podoba. To jest piosenka do genialnego tekstu Andrzeja Bursy, znowu poeta wyklęty. Jakąś mam skłonność jednak do tych poetów wyklętych. I z muzyką Henryka Albera w znakomitym wykonaniu Elżbiety Wojnowskiej. Wiersz ma tytuł Ty znasz moje chwyty, ja znam twoje, natomiast Elżbieta Wojnowska wykonywała go pod tytułem po prostu Życie moje. Króciutki dosłownie fragment. Znam twoje słodycze, które przyjmuję ze skwapliwą wdzięcznością i po których szarpią mnie torsje. Przywykłem do twoich okrucieństw. Życie moje. Naprawdę świetny tekst i polecam Wam też tą genialną interpretację Elżbiety Wojnowskiej w akompaniamencie Włodka Pawlika. Ja Wam w opisie do tego filmu postaram się znaleźć i wrzucić link do tego wykonania, dlatego że no, faktycznie jak ja tego słucham, to no, przechodzą mnie ciarki. Andrzej Bursa. Życie moje. No i zbliżamy się do końca tagu. Bywają dni, kiedy wiersze rodzą się i wylatują, czyli wiersz, który najbardziej trafił do Twojego serca wśród 20 z tegorocznej edycji Wierszy w mieście. No jak się ma do wyboru 20 wierszy, to ten wybór wcale nie jest taki prosty. Wierszem, który no, jakoś najbardziej skradł moje serce, to jest wiersz Ruth Lasters, reprezentującej Flandrię, a więc nawet no, nie kraj, tylko region flamandzki, jednostkę federacyjną Belgii. A wiersz nosi tytuł Wszyscy. Może to przez zakodowaną tęsknotę, by spotkać się z całym gatunkiem, my, ludzie, niepowstrzymanie robimy się coraz starsi. To był motyw zresztą przy jednym z punktów tego tagu, ale wiersz no, jest niezwykły. Mówi o takiej jednak potrzebie wspólnoty. Wiersz przetłumaczył Jerzy Koch, który na co dzień zajmuje się też tłumaczeniami właśnie literatury niderlandzkojęzycznej. Ostatni punkt w tym tagu mówi o tym, kogo chciałabym nominować do jego wykonania. Otóż no nie pokuszę się, chyba nie odważę o nominowanie kogokolwiek i wydaje mi się, że ten tag może zrobić każdy, kto ma na to ochotę, kto obejrzał mój odcinek, bądź też z innych źródeł słyszał o tej akcji Wiersze w mieście. Ja dziękuję bardzo organizatorom i też za przesłanie materiałów, za zainteresowanie tą akcją. Nie było to dla mnie łatwe, tak jak mówiłam na początku, ale bardzo ciekawe. Jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem i do śledzenia mojego konta na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo.